Poranek Radia TOK FM. Łukasz Gras, witam ponownie. Poranek Radia TOK FM. Kolejny gość z nami, Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Urodziny Konstytucji, 15. rocznica uchwalenia. Jest się z czego cieszyć? Czy tak jak PiS powinniśmy myśleć o zmianie tejże złej Konstytucji? Jak pan myśli? No, myślę, że zawsze należy dyskutować Konstytucję, tak, i być gotowym do jej zmian. Ale każda zmiana powinna być poprzedzona bardzo poważną debatą, głęboką refleksją i wprowadzana z wielką rozwagą. A jestem przeciwnikiem zmiany konstytucji en bloc, to znaczy zastąpienia tej obecnej jakąś zupełnie nową, raczej idźmy drogą amerykańską, która prawda, na początku drogi miała konstytucję w 1787 roku, prawda? A do dziś ona funkcjonuje i ma kilkadziesiąt, dwadzieścia parę poprawek, prawda? Natomiast my jesteśmy, zdaje się, państwem, które miało najwięcej w historii konstytucji. Ja nie wiem, no chyba Francuzi mają porównywalną ilość konstytucji, ale czy myśmy na tym dobrze wychodzili, na tych częstych zmianach konstytucji? Chyba raczej nie, więc dorobiliśmy się w wielkim trudzie tej konstytucji z 2 kwietnia, która weszła w życie pół roku później, w październiku 1997 roku. Ona generalnie się sprawdza, chociaż oczywiście sami proponowaliśmy, jako byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, szereg zmian, zmiany w 6 punktach. Nawet rząd się tym zainteresował, była jakaś konferencja w Sejmie. Później z tego zrodziła się myśl o wprowadzeniu rozdziału dotyczącego Unii Europejskiej, bo z naszej konstytucji nie wynika, żebyśmy byli w Unii Europejskiej. Ona jakby przyzwala na wejście, prawda? Akceptuje to cicho, po cichu, natomiast tam słowa Unia Europejska nie ma. To jest chyba organizacja międzynarodowa o szczególnym znaczeniu i warto by było coś na ten temat w konstytucji napisać. Także moim zdaniem poprawki są niezbędne, ale bardzo rozważnie wprowadzane. A były takie w tej 15-letniej historii sytuacje bardzo kontrowersyjne, w których wy jako członkowie Trybunału Konstytucyjnego, jako konstytucjonaliście stawaliście po prostu z rękoma rozłożonymi i ciężko było zinterpretować? Nie, właśnie konstytucja w rękach sądów konstytucyjnych i w ogóle sądownictwa powszechnego jest dobrym aktem. Ona się sprawdza jako narzędzie pracy, powiedzmy sobie wprost. Te podstawowe artykuły, artykuł 2 o zasadzie państwa prawnego, zasada legalizmu, artykuł 31, zasada proporcjonalności, która pozwala na ograniczenie swobód i praw obywatelskich, ale w pewnym tylko zakresie, bardzo precyzyjnie określonym przez konstytucję, czy prawo do sądu, które zresztą rozbudowane zostało orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, innych sądów. To wszystko się sprawdza, moim zdaniem. Mówi pan, że o konstytucji trzeba rozmawiać i ewentualnie pójść drogą amerykańską i dawać te poprawki. Tak. Tylko, wie pan, o konstytucji bardzo często rozmawiają politycy. A to jest groźba, że upolitycznia się tę ustawę zasadniczą. Ale ja mam czasami takie wrażenie, że z politykami jest tak jak z artystami w operze. Znaczy chór śpiewa, idziemy, prawda? Albo na przykład umieramy, tak? Jak Bułkoński umiera w Wojnie i Pokoju, prawie cały akt. No, ale tak naprawdę chór stoi w miejscu, a za chwilę aktor wstaje i też prezentuje się w całej okazałości publiczności. Nie, to już tak trochę jest. Dlatego często się mówi o teatrze politycznym. No tak. Ale już tak żartobliwie to powiem, może trzeba będzie zakazać po prostu politykom rozmawiać o tej konstytucji, zostawić Niech oni, jak mówią, jak najwięcej, tylko niech to będą poważne debaty w Sejmie. A jest niepoważna? No, bo jeśli się tylko w mediach coś tam powie, prawda, albo rzuci jakieś hasło, że jakiś artykuł trzeba zmienić, to dzisiaj nawet jak tutaj jechałem, to słyszałem, że trzeba zmienić artykuł 17 na przykład. No, zacytuję, to... mogę? Proszę bardzo. I ja chciałbym też poprosić, żeby pan prezes przetłumaczył to na język zrozumiały dla przeciętnego Polaka, nieprawniczy. Ponieważ PiS postuluje usunięcie artykułu 17 z Konstytucji i brzmi on następująco. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu, ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. No, podzielmy ten przepis, tę normę na dwie części. Pierwsza mówi o zawodach zaufania publicznego. Tych zawodów zaufania publicznego mamy bodaj 17. Natomiast konstytucja mówi jeszcze o innych samorządach.
Nie wiadomo, o czym ona właściwie mówi w tym punkcie. Być może mówi o samorządzie gospodarczym, o samorządzie ubezpieczeniowym. Być może, ale tego nie wiemy, bo żadne ustawy na dobrą sprawę tego typu się nie pojawiły. Na przykład w artykule 61 Konstytucji jest mowa o samorządzie gospodarczym, ale przecież samorządu gospodarczego u nas w Polsce nie ma. Ale pytanie jest takie, czy chcemy decentralizacji, czy chcemy centralizacji państwa? Bo samorząd terytorialny, czy samorząd zawodowy, samorząd gospodarczy, ubezpieczeniowy, to są, że tak powiem, formy władzy publicznej zdecentralizowanej. Nie wszystko w rękach Warszawy, nie wszystko w rękach polityków centralnych. Jak pan zapyta PiSu, to będzie jasno. Tylko dajemy wspólnotom, różnego rodzaju wspólnotom, różnego rodzaju prawa. To jest tendencja, która zarysowała się w Europie już w XIX wieku, w Prusach, czy w Zaworze Pruskim, czy Austriackim. Byliśmy niejako beneficjentami decentralizacji, ponieważ no, te zabory akurat podlegały prawu tych państw zaborczych. To były nowoczesne ustawodawstwa. Natomiast Polska centralna, tak zwana kongresówka, była tu rządzona przez carat z Moskwy i on w ogóle nie dopuszczał myśli o żadnym samorządzie, prawda? Właściwie likwidował samorządy te, które gdzieś tam zostały wcześniej wprowadzone, jak samorząd miejski w miastach na przykład. Więc to jest pytanie takie. W 1989 roku nie mieliśmy wątpliwości, że trzeba państwo decentralizować, to znaczy przekazywać to imperium władzy na różnego rodzaju wspólnoty. Wspólnoty terytorialne, prawda? Wspólnoty zawodowe, wspólnoty gospodarcze. No niestety tendencja, widzę, ostatnio jest zupełnie odwrotna, czyli chcemy z powrotem centralizacji. A pamiętajmy, że zarówno w preambule do Konstytucji, preambuła do Konstytucji jest takim, no, jakim wyrazem ducha Konstytucji. Tam jest mowa o zasadzie pomocniczości, o zasadzie decentralizacji, czyli duch Konstytucji. Może dlatego zresztą niektórzy chcą ją zmienić i wyrzucić w ogóle. Duch Konstytucji mówi o decentralizacji, o zaufaniu do ludzi, o przekazywaniu władzy publicznej właśnie tym różnego rodzaju wspólnotom. Ale ten artykuł 17, on jest potrzebny w tej Konstytucji? Moim zdaniem absolutnie tak. Absolutnie tak. Dlatego, że on właśnie stanowi granicę zamachu na samorządność zawodową. Bo jeśli nie ma reguł, które są wypracowywane w ramach samorządu zawodowego, to kto te reguły wypracowuje? Oczywiście władza centralna, parlament, rząd i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest problem. Czy chcemy centralizacji, czy chcemy decentralizacji? Jeśli chcemy decentralizacji, tak, to wtedy będziemy rozbudowywali samorząd terytorialny. Jeśli chcemy władzy u siebie tutaj trzymać, wszystko twardo w rękach narzucać i tak dalej, bo my sami najlepiej wiemy, bo my jesteśmy głową państwa, społeczeństwa. Jak już jesteśmy w tym Sejmie, w tym rządzie, to znaczy, że jesteśmy najmądrzejsi. Pozjadaliśmy wszyscy rozumy, to reszta niech słucha. Ja szczęśliwie mogę mówić jako emeryt już w ten sposób z pewnym dystansem, ale patrzę naprawdę na to wszystko z rozbawieniem. Szczególnie jak to robią młodzi ludzie. Jak to robią młodzi ludzie, którzy chcieliby na przykład zlikwidować samorząd adwokacki, samorząd może i lekarski, samorząd inżynierów, po to, żeby chyba szybciej dorwać się do tych stanowisk, do tych kancelarii, prawda? No właśnie pan uprzedził moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, że obok decentralizacji i centralizacji jest jeszcze regulacja i deregulacja to już... Tak prawdę mówiąc, trochę pod tym hasłem to samo się używa innego słowa na określenie tego samego. Być może tych zawodów rzeczywiście w Polsce jest za dużo, tych tak zwanych regulowanych. Ja nie sprawdzałem, czy rzeczywiście jest tyle, ile mówi jakaś organizacja republikańska i rząd za nią powtarza, bo od jakichś poważnych ekspertyz takich niezależnych to ja dotąd nie widziałem. Ale mam takie wrażenie, że wymyśla się nowe słowo po to, żeby podjąć stary bój. Pod nowym sztandarem. Słyszałem ostatnio, znajomy profesor ukuł takie powiedzenie na kanwie tej dyskusji o deregulacji, że niedługo już będziemy pytać na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę, a pan to z deregulacji czy po szkole? Właśnie. Notabene w latach 60. młodzież niemiecka, prawda, pod hasłem, że trzeba wyrzucić no, tych starych, prawda, związanych z Wehrmachtem, z siłami państwa faszystowskiego, ruszała do ataku, prawda. To jest to pokolenie Joszki Fischera, prawda, kanclerza Schmidta, tak, już nie pamiętam, zwleciałem nazwisko. W każdym bądź razie oni pod tym hasłem ruszyli do przodu. No myśmy w 68 roku nie mieli takich możliwości, no ale później ruszyliśmy do przody pod hasłem lustracja, wyrzucić starych. Ja czytam teraz ostatnio wywiad z jednym z przedstawicieli tego ruchu ACTA,
który mi najwyższy czas, żeby powyrzucać tych starych, niech młodzież nareszcie weźmie stanowiska i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest takie dość zabawne. A propos wywiadów, panie prezesie, jest dzisiaj ciekawy wywiad z Adamem Bielanym. Schrödera mi chodziło. Kanclerza Schrödera. Tak. Z doradcą Lecha Kaczyńskiego, Adamem Bielanem, Teresa Torańska rozmawia, ale ja nie o wywiadzie i o tym, co jest w środku, tylko chciałem porozmawiać o autoryzacji, bo się rozpętała znowu kolejna zresztą burza, co jakiś czas słyszymy o autoryzacji. Ta instytucja autoryzacji jest potrzebna czy niepotrzebna? Ja mam ambiwalentne odczucia czasami, ale to... Bo czasami jak się przeprowadza wywiad z politykiem i daje się do autoryzacji, to połowa z tego ciekawych i prawdziwych rzeczy znika. Tak, ktoś się reflektuje w połowie, tak, że... To nie jest na dobrą sprawę nigdzie uregulowane, prawda? To jest raczej zwyczajowa sprawa, wynikająca z pewnej kultury. Ja czasami do dziennikarzy, którzy zwracają się do mnie o wywiad, mówię, proszę mi przesłać jeszcze ten tekst, bo to jest nasza wspólna praca. Mam zwykle jakieś niewielkie poprawki, czasami ich nie mam w ogóle, ale wywiad jest wspólną pracą dziennikarza i tej osoby, która udziela tego wywiadu. I wydaje mi się, że coś takiego jak autoryzacja nie jest, że tak powiem, złym wymysłem. To jest kwestia też wzajemnego zaufania. Jeśli mam zaufanie do dziennikarza, no to mogę czasami zrezygnować z tej autoryzacji w ogóle, prawda? No ale jeśli dziennikarz przychodzi tutaj z jakąś tezą, chce mi, gdzieś mnie wprowadza w jakąś pułapkę, coś mogę powiedzieć, co może miałoby inne znaczenie w jakimś innym kontekście, ale wyrwane z kontekstu, bez odniesienia do czegoś zewnętrznego, może mieć zupełnie inną treść. Mhm. Nie byłbym za tym, żeby... Ja w każdym razie nigdy nie miałem problemów ani z autoryzacjami, ani... Wydaje mi się, że to nie jest rzecz do wyrzucenia. Tak, tylko to z panem rozmawiano, a nie pan przeprowadzał najczęściej wywiady, tylko to z panem robiono wywiad, a dziennikarze mają problem właśnie, że znika bardzo często po autoryzacji, dostają tekst, tak, że mówią, nie, przecież to nie ta rozmowa, którą przeprowadzałam, tak? No to trzeba się zastanowić, ale czy to jest... skoro autoryzacja jest tak zwyczajowa, że to nie jest uregulowane, tak, w prawie, to już tu odwołując się do tego wywiadu z Adamem Bielanem, który podobno straszy sądem i za to, co się tam ukazało i za brak autoryzacji, no to w zasadzie w sądzie nie ma szans wygrać. Skoro... No wydaje mi się, że... No, ciekaw bym te orzeczenia sądu w takiej sprawie, bo przyznam się szczerze, ja nie jestem specjalistą od prawa prasowego. Nie jestem tutaj biegły w tych sprawach, nie chcę się wypowiadać, ale chciałbym przeczytać jakieś uzasadnienie, jakąś tezę sądu dotyczącą autoryzacji. No. Chociaż pamiętam taką sytuację, kiedyś w połowie lat 80. udzielałem wywiadu dla Tygodnika Powszechnego. Prowadził ten wywiad dzisiejszy prezes telewizji Juliusz Jan Braun. I redakcja podzieliła nas honorarium po połowie. To były czasy. Tak? Dostał, rozumiem, pan i przeprowadzający wywiad. Tak jest. No i to... Ale jakie było uzasadnienie w takim razie tego? A ja nie wiem, ja przyjąłem to po prostu jako dobrą monetę i się bardzo ucieszyłem. No myślę, że każdy, no ale to by się dopiero... To by się dopiero zaczęło, jakby, prawda? Politykom trzeba było płacić połowę honorarium za wywiad. Dlatego tak często są wywiady z politykami, a rzadko z ekspertami, bo eksperci czasami za swoją wiedzę chcieliby wynagrodzenia, a polityk po prostu pcha się do tych mediów, bo chce być jak najczęściej i tak dalej, i tak dalej. I to idziemy na taką łatwiznę. Ja jestem zdania, zresztą patrzmy na to, jak to się dzieje na przykład w Stanach. Tam się rzadko zdarza, żeby politycy wypowiadali się na tematy publiczne właśnie w mediach. Co najwyżej można ich sfotografować, gdzieś tam podpatrzeć, prawda, na tej zasadzie. Natomiast rozmawia się z ekspertami, żeby społeczeństwo wiedziało, jak jest. Dlatego pana zaprosiłem dzisiaj, panie prezesie. Miło mi. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, był naszym gościem.